Cześć, dzień dobry, Radek Sieran, Smakuj Piwo. Wiemy, gdzie się podział Dziób Dziób i opowie nam o tym piwowar browaru Bob, Dolina Bobru, Michał. Witam. Witam. Jaka warzelnia, jakiej wielkości, jakiej firmy i co ważycie? Jakiego typu piwa, nie? Warzelnia 20 hekto z firmy Technum z Wrocławia. Cztery unitarki, również po 20 hekto. Mhm. I macie zamiar dostawić kolejne? Tak jest. Tylko, że to jest jeszcze w czasie nieokreślone. Jest przygotowano na 10 tanków. 10 tanków, czyli będzie więcej piw, bo na razie w ofercie jest 6. 6 i nie takich zwyczajnych. No nie. Bo lubisz, widzę, dodatki owocowe. Tak. Tutaj masz Helmelon, masz Orange Mixtout. Helmelon, no to jest chmiel niemiecki. Aha, a to nie jest melon, rodzaj to nie melona. Jest, to nie jest melon. Tak się znam właśnie. Dobra, a jakie piwa lubisz ważyć? W sensie bardziej chmielowe, bardziej słodkie? W co lubisz Wszystkie. Uderzać? Po kolei. Nie jestem jakimś wielkim fanatykiem goryczki, ale bardzo lubię. Czyli balans bardziej. Nie, niekoniecznie. Lubię mocno nakmielone IPy. No ale muszą mieć jakąś tam kontrę taką, wiesz, równoważącą, oczywiście. Nie? No. No i to jest fajne. Pamiętacie recenzję YouTube'a? Pamiętacie recenzję YouTube'a? YouTube jest bardzo dobrym, lekkim piwem, właśnie porządnie goryczkowym. Gdzieś tutaj się pewnie pojawi karta z linkiem do tej recenzji. Wleń. Tak, miejscowość, o której ja nie miałem zielonego pojęcia do niedawna, ale poczytałem, przeszkoliłem się. Powiedz mi, co tam jest. No powiem szczerze, że ja jako jeleniogórzanin również niewiele wiedziałem o Wleniu. No właśnie. Do momentu, jak otworzyliśmy tam browar. Mieści się 17 km od Jeleniej Góry. Czyli to jest między Jelenią Górą a Lwówkiem Śląskim. Czyli takie okolice dość mocno zagęszczone przez browary. Nie jest znowu tak dużo, bo oprócz nas jest jeszcze browar Miedzianka i browar Roch. Inne browary to już mieszczą się trochę dalej. No tak, ale Lwówek to też nie jest mały browar i on też trochę no tak, ten rynek jakby Lwówka nie podgryza, wymieniłem nie? Celowo, bo uważam, że to jest duży, duży browar. Znaczy to jest ogólnopolski gracz, nie? Dokładnie, no polski no. gracz i od niedawna jeszcze prowadzony przez rzemieślników. Tak i... podgryza, że tak powiem, ten lokalny rynek, czy raczej nie widzisz tego? Bo wiem, że uderzacie w ten lokalny rynek też dość mocno. Zawsze był zdominowany przez browar Lwówek, więc nie wchodzimy sobie w drogę, myślę. Okej, okay, a gdzie was można dostać w okolicach, że tak powiem, browaru? Mówisz Jelenia Góra? Głównie skupiamy się na Jeleniej Górze. I tam, mówisz, jest jeden multitap, tak? Który tak, tak niedawno, leje wasze kegi. Niedawno otwarty Cukru Cafe na ulicy 1 Maja. No, mają cztery nalewaki, ale z planami na rozwój. Okej, okay, a Legnica? Jest tam gdzieś się napić Legnicy, piwa dobrego? Powiem szczerze, no, do Legnicy rzadko zaglądam i no, nie chcę się tutaj wypowiadać, bo okay. po prostu się nie orientuję. To jeszcze Wrocław. We Wrocławiu też na pewno jesteście gdzieś tam tak, dostępni? No, we Wrocławiu do multitapów, do kontynuacji szynkarni targowej. Jaki jest wolumen, że tak powiem, ilość kegów do ilości butelek? To jest 50-50? No to zależy. Powiedzmy teraz w sezonie jest to 50-50, bo dużo butelek sprzedajemy na miejscu. Wokół komina. Wokół tak komina. Okay. Tak jest. No a kegi do dużych miast. No dobra, a sam wlew? Skupiamy się na południowej Polsce, jeśli chodzi o multitapy. Czyli Wrocław, czyli, a sięgacie Katowice, nawet do Śląska? Właśnie, Katowice też sięgacie. I Kraków. No to mówiłeś o Krakowie, wczoraj gadaliśmy, że kraftownia czasem ma wasze kegi, tak? Kraftownia, tak, strefa piwa. Strefa czasami też ma. No, czyli w zasadzie cała południowa Polska jest szansa dostać piwo z Doliny Bobru. A powiedz mi jeszcze ostatnią rzecz, sam Wleń jako miejsce mocno, że tak powiem, zabytkowe i turystyczne. Tak, to jest mamy samo centrum. Podobno najstarszy piastowski zamek w Polsce. I to jest centrum Biebrzeńskiego, nie, to jest Doliny tak Bobru. Tak jak właśnie nazwa Park naszego browaru, Doliny Bobru. Ona pochodzi właśnie od właśnie. Parku Krajobrazowego i Doliny turysty, Bobru. Turyści też, że tak powiem, tak, turyści odwiedzający Dolinę Bobru często znajdują u nas informacje w internecie i przyjeżdżają. A macie tam możliwość spróbowania piwa na miejscu? W tak. sensie jakoś tak, że sklepik? Tak, albo mamy coś takiego? Sklepik, super. Możliwość degustacji. To też super. A to Wleń, ale to jest gdzieś w centrum Wlenia, gdzieś na uboczu, gdzieś przy szlaku? To jest ulica Zarzecze, no, trzeba przejechać przez most nad właśnie Bobrem. No bo w ogóle Wleń to jest miejscowość, która ma 2000 mieszkańców, czyli prawie
no nie wiem, to jest wioska prawie, że, natomiast prawa miejskie dostała jeszcze chyba wcześniej niż Kraków, bo w 1200 którymś roku. Tak. To też jest niesamowite i tam jest bardzo dużo zabytków. Piękna okolica, bo Dolina Bobru jest taka, to są takie meandrujące, wijące się rzeka, no nie? Tak, to jest taki, no, pagórkowato. Właśnie. Ja tam nie byłem nigdy, ale no to jest taka kusząca propozycja, że kto wie, co mi tam do głowy strzeli. Polecam. Jeszcze krótko na koniec, owocowe dodatki. Masz trochę tych piw, znaczy okej, inaczej. Masz tego milk stouta z pomarańczą? Kruszką pomarańczą. I powiedz mi, czy planujesz więcej dodatków owocowych? Macie pasteryzację, nie macie? Jak to nie, wygląda? Nie, nie pasteryzujemy. Korzystamy z owoców w formie pulpy, czy... Ale masz takie coś zacięcie, że chcesz spróbować jeszcze tak, więcej owocowych? W tym miesiącu chcemy zrobić piwo z mango. O, czyli taki robiliśmy coś, co warto mieć w portfolio. Tak, robiliśmy już piwo z kiwi. O. Jeszcze coś z owoców? Jakaś marakuja, czy coś takiego tak, bardziej kwaskowego? Myślę, że będziemy iść też w tę stronę. I to w tym sezonie raczej, czy? Tak, tak, myślę, że tak. Jest, taki, jest taka szansa. Zapraszamy do Doliny Bobru, bo to naprawdę ciekawe miejsce. Warzelnia 10, tak jak mówiłeś? 20. Aha, 20. 20. A 10 docelowo tanków, ale jeszcze nie wiadomo kiedy. Na razie są 4, więc na razie moce przerwowe są ograniczone. Ale szukać, proszę szukać, w południowej Polsce kegi są w większych miastach, no i też wokół komina Czechy? Nie. Próbujecie coś? Nie. Nie, tam jest z Czechami, tam jest pełno. Dobra, to tyle, bo nikt tego nie będzie potem oglądał tak długo. Tyle ode mnie, do zobaczenia, cześć. Cześć, dzięki. Na razie.